Obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, żelazny most, widoczny jest nawet z kosmosu. To największe tego typu miejsce w Europie, a w przyszłości na świecie. To jeden z największych obiektów tego typu w Europie, na świecie. Na tą chwilę jest w Chile jeszcze większy zbiornik. No jeżeli dodamy w tym momencie powierzchnię obiektu głównego i kwatery południowej, obawiam się, że nasz zbiornik będzie większy, ale pamiętajmy, jest to też troszeczkę inna technologia tutaj, tak? Inne parametry, inne standardy, jeżeli chodzi o składowanie odpadów. Zachowane standardy stawiają KGHM w roli pioniera w wydobyciu miedzi na świecie, a nowe inwestycje nie hamują jej wydobycia. Z jednej strony to jest budowa, potężna inwestycja, a z drugiej strony to jest bieżąca działalność i utrzymanie procesu produkcyjnego. KGHM żyje z każdej sprzedanej tony miedzi, tak? I proces jest skomplikowany i długotrwały. No i my zajmujemy tutaj znaczące miejsce w tym procesie produkcyjnym. Także, że naszą rolą jest przede wszystkim zapewnienie cały czas produkcji, tak żeby nie było przerw. Nową częścią żelaznego mostu jest kwatera południowa. Pierwszy etap jego rozbudowy dobiega końca. Drugi to zamknięcie zapór i uruchomienie stacji segregacji odpadów. Dzisiaj na miejscu krajobraz przypomina pustynię. Zapory początkowe wybudowane są z piasku, który tutaj się znajdował. Mieliśmy to szczęście, że budulec był dobry i nadający się do budowy, tak żeby zapory były bezpieczne. Realizacja powinna się zakończyć w następnym roku, w połowie następnego roku. Jeżeli chodzi o technologię, zmieniliśmy tutaj w tym momencie troszeczkę podejście. Na obiekcie głównym składujemy odpady poprzez w tym momencie namywy. Tutaj ta technologia będzie podobna, tylko że tam ilość odpadów była w proporcji 1 do 5, tak? Czyli na 5 ton wody była 1 tona odpadów, tutaj proporcja jest 1 do 1. Za 2-3 lata kwatera południowa o wielkości miasta Lubin zapełni się skałą płonną wydobytą w kopalniach zarządzanych przez miedziowy koncern. Inwestycja kosztuje 578 milionów złotych i jest gwarancją bezpiecznego działania KGHM-u co najmniej do roku 2036. Dariusz Nowakowski, Miedziowe Fakty.